Cześć, dzień dobry, witajcie. Lato 2020. Dzisiaj dzielę się z Wami takim zagadnieniem. Wpadły mi w ręce wtryski z grupy Mercedesa. Prawdopodobnie mógł być to Sprinter, co mi się udało w sieci ustalić. Natomiast nim do tego dojdę, pokażę, żeby wszyscy wiedzieli, o czym tu mowa. Wtryski jest to Delfiego elektromagnetyczny, czyli z tej poprzedniej grupy. No i zobaczcie, nawet zamontowany ma taki malutki dławik tutaj w wejściu, żeby nie wpuszczał opiłek. No tak, ale i tak pewnie się dostają, nie? Dobra, słuchajcie, sprawdzimy dzisiaj krótko po prostu elektronikę, która jest w tych wtryskach, jakie są parametry. Od razu powiem, tu są ceweczki, które są niskoimpedancyjne, niskoomowe, także musimy sobie zdawać z tego sprawę, jak od razu powiem pewną kwestię. W każdej kwestii, w każdym wtrysku, jakikolwiek byśmy nie mieli, pamiętajcie o jednej kwestii. Nie może być przejścia między dowolnym pinem a obudową. Oczywiście dzisiaj krótko o tym zajmiemy, ale dobra, nie owijamy kotka w bawełnę. Odkładamy nasze wtryski, co by nam nie zaśmiecały miejsca. Bierzemy się za sprawdzenie w pierwszej kolejności co? Takiego wtrysku musimy sprawdzić trzy ważne elementy. Ważne elementy, o czym ja mówię. Mówię oczywiście o mówię tutaj o rezystancji i oczywiście o pomiarze izolacji, czyli przejścia przetwornika tego i elektromagnetycznego, który jest w środku, względem obudowy. Posłużę się moim testerem, który może już znacie. Pozwolę sobie podłączyć piny. Za chwilkę Wam pokażę, co robimy jako pierwsze. Bynajmniej co robię ja jako pierwszy pomiar. Dobra, jeden pin zapięty, drugi pin zapięty. Rezystancja tych tutaj ceweczek jest naprawdę bardzo niska. Na innym jakimś tam filmiku poruszymy kwestię, co mogłoby się stać, gdyby taka rezystancja czy taka indukcyjność odpłynęła. Natomiast w dzisiejszym filmie zrobimy test i przekonamy się, czy mamy do czynienia z wtryskami dobrymi, skoro zostały odrzucone. Więc tak, w pierwszej kolejności nie sprawdzam pomiaru izolacji, tylko sprawdzam oporność naszej ceweczki. Tak jak sobie lecimy, proszę bardzo, oporność naszej ceweczki jest po przecinku, czyli 0,185 ohma. Czyli wiem, że moja ceweczka nie jest zwarta. Parametry jej są naprawdę bardzo dobre. Jak jesteśmy przy tym pomiarze tego wtrysku, przechodzimy do indukcyjności i mamy, niech się chwila ustabilizuje nasz mierniczek. Przyjmujemy wartości, że to jest około, dlatego że temperatura u mnie otoczenia jest 24 stopnie. Troszeczkę więcej jest, ale w każdym razie około 4,5 mikrohenra ma ten wtrysk. Czyli ja już wiem, że jego rezystancja jest bardzo dobra. Jego rezystancja, może nie rezystancja, tylko jego indukcyjność jest również bardzo dobra. Bierzemy się za sprawdzenie w takim układzie drugiego wtrysku. Ten sobie odkładamy. Sprawdzamy nasz drugi wtrysk. Mam całą partię czterech wtrysków odrzuconych przez kogoś. Ciekawi mi to, dlaczego ktoś to zrobił, ale no w każdym razie no tak wyszło, jak wyszło. Od razu powiem w międzyczasie przy okazji. Bardzo chętnie, jeżeli ktoś by miał jakieś stare wtryski. Oczywiście mówimy tu o wtryskach elektromagnetycznych czy wtryskach piezo, które są nawet odrzucone jako uszkodzone, a chciałby ze mną nawiązać jakąś taką relację. Po prostu bardzo chętnie przyjmę takie coś na doświadczenia, na próby, na filmy, żeby Wam pokazać mniej więcej,
Druga ceweczka, sprawdzamy drugą ceweczkę. Mamy 4,4 mikrohenra. Również mieści się w zakresie. Gdybyśmy temperaturę mieli niższą w tym momencie otoczenia, to na pewno ta indukcyjność byłaby troszeczkę wyższa. Przechodzimy do naszej rezystancji, czyli nasza oporność, i mamy co? Przyjmujemy zawsze wartość około, po przecinku 0, o, po przecinku już nie ma zera, nie? W każdym razie 0,190 ohma, czyli rezystancja bardzo niska, aczkolwiek mieszcząca się jeszcze katalogowo w normie, prawda? Lecimy do trzeciej ceweczki. Jaką mamy rezystancję? Nasza rezystancja tu w tym wtrysku jest, można powiedzieć, taka sama. Przecinek 190 ohma, czyli 0,190 ohma. Rezystancja bardzo dobra. Przechodzimy do pomiaru indukcyjności. Poczekamy, aż się ustabilizuje nasz miernik i mamy 4,5 mikrohenra. Mówimy zawsze o wartościach około, nie? Tak jak powiedziałem wcześniej. W każdym bądź razie wiem, że te trzy wtryski pod kątem poprawności działania cewki na tą chwilę są dobre. Dobra. Sprawdzamy naszą czwartą ceweczkę. I aktualny pomiar mamy 4,5 mikrohenra. Również parametr bardzo dobry. Przechodzimy do sprawdzenia oporności. I mamy również wartość bardzo dobrą. Gdybyśmy tutaj nie mieli jedynki po przecinku, tylko 0, no to w setkach już wtedy byśmy mówili o uszkodzonej cewce. Także w tym momencie już śmiało mogę powiedzieć, że problem na pewno, jeżeli wtrysków był kiedyś, to nie pochodził z parametrów cewki. Ale jeszcze jest jedna kwestia. Będziemy musieli sprawdzić, co tak naprawdę mogłoby się jeszcze wydarzyć w takim wtrysku i co powinno się sprawdzić. Oczywiście mówimy w tym momencie o pomiarze izolacji. Cewka jest niskoohmowa, także spokojnie dowolny pin, który ja sobie tutaj załączę, będzie ok. W każdym bądź razie pewna kwestia i tu musicie na to zwracać uwagę. Robimy pomiar izolacji wysokim napięciem, także zawsze pamiętajmy o pewnych kwestiach bezpieczeństwa, jakie są dopuszczalne, co by nie wyrządzić sobie krzywdy. Także tutaj nawet jeżeli w tym momencie zwrócicie uwagę, na moim testerze kliknę sobie pomiar izolacji, to jest przypomnienie, uwaga, wysokie napięcie. I dopóki ja w tym momencie nie kliknę, nie będzie pomiaru. Pierwszy pomiar, jaki wykonuję ja, jest parametrem 100 V, czyli 100 V leci sobie na obudowę. O, i coś mamy niepokojącego. Jesteśmy poniżej 7 megaohmów. No właśnie. Być może jestem gdzieś podpięty do którejś cewki. Niefortunnie. Także ona sobie na przykład dotyka gdzieś tam do izolacji. Dobra, złapałem w inny sposób. Robimy ten sam pomiar. O, i bardzo dobrze, czyli już wiem, że byłem po prostu żabką źle wpięty. Moja pomyłka. Zwracam honor wtryskowi. Następny pomiar robię 250 V. Oczywiście nie mieścimy się w tym zakresie, jesteśmy powyżej. I trzeci pomiar, jaki mogę wykonać, to jest już pomiar 500 V. I oczywiście jestem powyżej tego zakresu, czyli wtrysk, można powiedzieć, jest pod kątem poprawności działania cewki bardzo dobry. W każdym razie taki sam pomiar, taki sam test należy wykonać w każdym przypadku wtrysku każdego, bo może się zdarzyć czasem jakiś tam psikus, że w którymś tam wtrysku macie psikusa. I po co montować wtryski, które są tak naprawdę bardzo niewygodne w montażu, demontażu. To tak ogólnikowo. Dobra, co jeszcze mogę się z Wami podzielić? Podzielę się z Wami taką kwestią, co taki wtrysk ma w środku. Ja mam wtrysk odkręcony, bo musiał zostać odkręcony, żeby wyczyścić go. Co w takim wtrysku znajdziemy po rozebraniu takiego wtrysku? Trochę śmieci, trochę złomu. Więc mamy tak. Wychodź. Nie chcesz wyjść? Nieważne.
W każdym razie napuściłem olejem i być może przez to, ale wyciągnę, żeby pokazać, że to faktycznie tutaj jest. Proszę bardzo, jest widać nawet, że jest olejem napuszczone. Mamy naszą końcówkę wtryskiwacza, mamy naszą iglicę. Oczywiście to składamy w tej kolejności. Tutaj idzie sprężynka. Mamy oczywiście nasz zaworek. Tylko pamiętajmy o jednej kwestii bardzo ważnej. Te wtryski, jeżeli będziemy składali, czy składacie sobie, komuś, komukolwiek, zawsze puśćcie troszeczkę oleju tu na iglicę, puśćcie sobie na sam zaworek, żeby w tej części pracującej on nie pracował na sucho, czyli na start na dzień dobry, jak pojazd się będzie odpowietrzał, żeby nie wyszło nam jakiś tam psikus. Oprócz tego mamy sprężynkę poprzedzoną wcześniej bolczykiem. Także generalnie tutaj jakichś tam cudów nie mamy. Tylko pamiętajmy o jednej ważnej kwestii. Jeżeli będziemy składali wtrysk, musimy go złożyć naprawdę na czysto. I kolejnym etapem końcowym, który będziemy musieli wykonać przy skręcaniu wtrysku, ja sobie pozwolę go w tym momencie tak złożyć, żebyśmy widzieli, jak to składamy. No i kurczę, odwrotnie. Dobra. Mamy nasz zaworek. Zaworek przychodzi, ten grzybek pracujący przychodzi oczywiście do tej sprężynki i ceweczki. Aha, nie będę go składał, powiem wam o jednej rzeczy. Jaka nastąpiła zmiana między wtryskami Delfiego, które są montowane tutaj, między systemami poprzednimi? W poprzednich systemach zdarzało się, że tutaj na tej sprężynce, która wystawała o wiele wyżej, czasem był podkładany taki mały dystansik, pierścień. Natomiast producent zrezygnował tutaj z czegoś takiego. Ta sprężynka wystaje tak naprawdę bardzo minimalnie, jak się tak przyjrzymy tu. Bardzo widać. Może nie bardzo widać, ale widać. Ona wystaje bardzo delikatnie. Natomiast całą robotę, jaką robi nam już, to robi nam ta sprężynka, która jest tu zamontowana w naszej ceweczce. Jak działa wtrysk? Nie wiem, czy wszyscy wiedzą, czy nie wiedzą. Jeżeli ktoś nie wie, a jest zainteresowany, to powiem pokrótce. Paliwo, wiemy, gdzie się oczywiście dostaje, pod wysokim ciśnieniem sobie wlatuje. Ono leci sobie kanałami poprzez nasz nieszczęsny tutaj otworek. Tu mamy taki otworek. Tu jest otworek taki centralnie na środku, taki duży. Tym otworkiem leci sobie paliwo centralnie do środkowego otworka tutaj. I co się później dzieje? Dzieje się sytuacja taka, sprężynka dociska naszą iglicę, czyli nasz wtrysk jest zamknięty. Natomiast paliwo z tego wtrysku, jeżeli ten wtrysk jest zamknięty, nie może się wydostać, dopóki co się nie stanie. Dopóki nie impuls elektromagnetyczny, który jest tutaj poprzez nasze wejście wyindukowany, podciąga ten właśnie oto zaworek, który tutaj widzicie, do góry. W ten czas co się dzieje? Paliwo może wypłynąć poprzez ten nasz grzybek zaworka tutaj w stronę powrotu i następuje w tym momencie wtrysk paliwa. I tu jest właśnie cały ten myk. Jeżeli by się okazała sytuacja tego typu, że na przykład w tym zaworku, na którymś to filmiku sobie może moim obejrzycie, na przykład są zanieczyszczenia, są jakieś tam brudy, to wtedy ten grzybek, nie mogąc unieść się, czyli nie dając możliwości wypuszczenia tego paliwa, nie daje możliwości otwarcia iglicy wtryskiwacza. I wtedy jest sytuacja tego typu, że ten wtrysk będzie się po prostu klinował. Będzie typowe wypadanie zapłonu, które można sobie to tak najprościej zrozumieć. Będzie takie coś się właśnie działo, gdy nasz zaworek bądź nasza iglica się będzie przycinała. Przycinała iglica, małe prawdopodobieństwo, musiałoby być naprawdę bardzo dużo śmieci. Natomiast iglica pracuje pod bardzo dużym ciśnieniem. To ciśnienie wraca z powrotem, przelatuje przez zaworek, ale dopóki nasz grzybek nie uniesie się tym mikrosekundowym impulsem wysterowanym ze sterownika, to nasze paliwo nie wypłynie z wtrysku. Tak to właśnie wygląda pokrótce, ale myślę, nie będę wam dzisiaj tego zatruwał.
jakąś kwestię tego typu wtrysków poruszymy jakimś tam innym zagadnieniem, bo inaczej film by musiał trwać i trwać i trwać, a szkoda czasu. O jednej rzeczy tylko powiem na koniec, jak już mogę powiedzieć. Jeżeli będziecie skręcali wtrysk, to pamiętajcie o jednej rzeczy. Na gwincik musicie dać troszeczkę kleju. Nie mówimy tutaj o kleju super mocnym, ma być to klej do gwintów. A po co? Po to, że jak wiecie, każdy jeden gwint ma zwoje i tymi zwojami może wpuszczać nam olej do środka, do wtrysku, a to jest w tym przypadku niepożądane. Uszczelnienie wtrysku jest w naszej łusce od czoła, tam na początku, i tam się nasz wtrysk uszczelnia, jeśli chodzi o końcówkę. Natomiast drugie uszczelnienie jest właśnie na tym gwincie. Także jeżeli składacie wtrysk, to dajcie sobie troszeczkę tego kleju, żeby była ta pewność, że ten wtrysk został faktycznie uszczelniony i poprawnie złożony. Tak wygląda zestawik złożony, czyli końcóweczka, zaworek, sprężynka jedna, druga, na to przychodzi łuska. Oczywiście skręcamy, dajemy troszeczkę kleju, skręcamy oczywiście w statywie, jeżeli statywik macie. Jeżeli nie macie statywu, oglądnijcie sobie film, jest u mnie, jak zregenerować wtrysk bez specjalistycznych narzędzi. Ja w każdym razie wtrysk już taki skręciłem. Przyjmijmy założenie, że złożyłem go w czystych warunkach. Przed skręceniem całkowicie łuski dałbym kleju, złapał go w statywie, skręcił go. No i cieszył się dalej. A ktoś tego nie zrobił i niestety utknął. Pewnie kupił sobie nowe i chwała. Produkcja żyje, kasa się kręci. W każdym razie filmik się komuś przydał. Czy się przydał, czy się nie przydał, dajcie tę łapeczkę w górę w formie podziękowania. Zapraszam oczywiście tych, którzy nie znają tego kanału. Zawsze jakieś informacje możecie dostać nowe, a dostaniecie, jak zasubskrybujecie kanał, bo taka jest kolej rzeczy. Wtedy zaznaczacie sobie dzwoneczek i wiecie, że jak ja coś tam nowego wklejam, jakikolwiek filmik z poradami i tak dalej, to wy taką informację dostajecie. I jeszcze mowa, o jakim wtrysku rozmawialiśmy. Taki główny kod, który sobie znajdziecie gdzieś tam w sieci po wpisaniu, to jest IN0022, czyli Irena Natalia 0022. Dalszego numeru już nie będę podawał. Wtrysk Delfiego był dzisiejszym tematem. Póki co na razie zdrówka życzę, pozdrawiam, dziękuję za stracony czas i do zobaczenia w następnym filmie. Trzymajcie się, cześć.